Nie panikujemy. Dobra, rozpoczynam wydarzenie. Rozpoczynaj, włączaj też nagrywanie. Włączyłam. Ja się przy... Dzień dobry. Witamy wszystkich. Dzień dobry, kochani. Możecie się powitać na czacie. Dzisiaj nasze ostatnie już spotkanie ze Scratchem przed świętami. I dzisiaj dokończymy sobie projekt, który rozpoczęliśmy 2 dni temu. Projekt z labiryntem, więc możecie sobie przygotować swoje projekty. Za chwilę wrzucimy Wam jeszcze link do studia, gdzie już niektórzy użytkownicy wrzucili swoje projekty, ponieważ jest też taka możliwość, żeby skorzystać z projektu gotowego i go po prostu remiksować. Więc za chwilę, już za chwilę Wam wrzucamy ten link. Dzień dobry wszystkim. Ja tu się ogarniam. Ja tu się ogarniam, proszę Państwa, bo szukam. Dobra, to ja Wam wrzucam link do studia. Ok, i teraz słuchajcie. W tym studio pojawiły się już projekty, które Wy zrobiliście. Są w tym studiu 2 projekty o nazwie, znaczy 2 projekty, które są labiryntem, który ostatnio robiliśmy. Jeden nazywa się Minigames, a drugi nazywa się Labirynt. I teraz jeżeli ktoś nie ma tego projektu, bo ostatnio nie był na naszym spotkaniu, to można skorzystać z gotowego projektu i wiecie co, dobrze zrobionym projektem jest ten o nazwie Minigames, bo właśnie go testuję, możecie sobie go też przejrzeć. Tam są zrobione plansze, można sterować kotem i jest też dodany dźwięk fajny w momencie, kiedy wracamy na start albo przechodzimy planszę. Ten projekt wyglądał w ten sposób, że musieliśmy wykonać sobie planszę do gry, po której ten nasz kot się poruszał przy pomocy strzałek i on przechodził cały labirynt i na końcu przechodził do kolejnej planszy. Dodatkowo mamy liczony czas, czyli ile czasu nam zajmuje to przechodzenie. Ja Wam już wrzucę link do tego projektu. W Scratchu jest tak, że możecie sobie dany projekt remiksować, czyli jeżeli otworzycie sobie ten projekt, który Wam tutaj wrzuciłam i możecie oczywiście w niego zagrać, ale w momencie, kiedy klikniecie zajrzyj do środka, będziecie zalogowani na swoim koncie Scratchowym, to w tym momencie możecie zmienić ten projekt i on zostanie zapisany na waszym koncie jako remix. I użytkownik, autor, przepraszam, tego projektu będzie miał informację, jak została zremiksowana jego gra, więc myślę, że to jest fajny sposób na to, żeby pokazać użytkownikowi, temu twórcy tej gry, jak my zmodyfikowaliśmy tę grę i co dołożyliśmy, jak ją zmieniliśmy. I to jest jakby wpisane w całą tę społeczność Scratchową, że możemy właśnie jakby dzielić się tymi projektami, możemy je modyfikować na dowolny sposób, możemy po prostu tworzyć jakieś takie wspólne projekty, albo na przykład projekt bazowy, który potem wykorzystamy jako punkt wyjścia do dalszych działań. Więc zachęcam Was na przykład właśnie do takich działań. Oczywiście jak opublikujecie swój projekt, już później ten zmieniony,
to zawsze tam będzie na dole informacja przy tym projekcie, że ten projekt został zremiksowany i dziękujemy autorowi za tę grę. I tutaj w tym momencie mamy projekt użytkownika Zuzek podkreślnik An Mini Games i możecie sobie teraz ten projekt wykorzystać, ci, którzy oczywiście nie mają projektów, bo nie byli we wtorek na naszych zajęciach. Przypominam, będziemy robić grę Labirynt, po której gdzie kot będzie musiał się poruszać po odpowiednich polach i za chwilę sobie pododajemy jeszcze dodatkowe elementy, takie jak zbieranie różnych elementów, bądź jakiś przeszkadzacz, który nam nie pozwoli tak szybko przejść przez ten labirynt. Tak jest, kot już jest gotów. Ja wczytałem poprzedni projekt, który robiłem we wtorek. W związku z tym udostępniam Wam swój pulpit. Udostępniam sam Wam swój pulpit, jest udostępniony. OK, powinniście widzieć już mój pulpit, ja się przełączam na Scratcha i mamy tutaj projekt, który był zrobiony we wtorek. Jacek, a mógłbyś... Dziś ostatnie spotkanie. Jacek, mógłbyś wrzucić nam link do tego projektu, bo ten projekt, który ty robisz, też można sobie zmodyfikować, bo ja tu udostępniłam link użytkownika Zuzek, ale gdybyś mógł wysłać nam link do twojego projektu i ktoś mógłby sobie skorzystać. Nazywa labirynt u mnie. Tak, udostępnij, wy nie macie takiego labiryntu? Skopiuj link i wklej tutaj na czacie. Skopiuj link, proszę bardzo. Już skopiowałem i proszę na czacie link wklej. Jest na czacie link do tego projektu. Dobra. Jesteśmy w tym projekcie. Przypominam, że zabawa była taka, że na początku stworzyliśmy tła. Jeśli kliknę po prawej stronie tła, to zobaczycie, że tła jest startowe, tło pierwsze wygląda tak, tło drugie wygląda tak, tło trzecie wygląda tak. Oczywiście wy mogliście robić tła o dowolnym układzie. Ja, żeby było szybciej, zrobiłem tło z napisem Love, tylko jedno. Natomiast te tła różnią się kolorami i o te kolory jakby chodzi. Ważne jest to, że każde tło ma główny kolor bazowy, czyli ten fioletowy jest zawsze taki sam. Różni się tylko kolorem napis Love. No i ten jedyny, ta kropka, która jest po Love, która służy do przechodzenia do następnego poziomu. Mamy tło startowe, na którym jest napis. Mamy Love 1, Love 2, level 2 i level 3, gdzie mamy Love 3. To jest Love ostatni. No dobra, teraz jak wygląda gra? Oczywiście w samej grze mamy jedynie dwa duszki, kota i klawisz start. Nie ma nic więcej. Posłuchajcie, ja widziałem tam, jak ja tutaj prowadzę zajęcia i programuję i pokazuję Wam, jak to się dzieje, to nie czytam czatu. Czatem zajmuje się wtedy Asia. Ja widziałem, że tam było mnóstwo takich haseł, wolniej, proszę wolniej, ja nie zdążyłem przepisać klocków i tak dalej. Słuchajcie, to nie na tym polega, że macie przepisywać klocki. Jakby te webinary można sobie zawsze potem odtworzyć wielokrotnie ze strony Orange'a, ale zabawa jakby polega na tym, że musicie zrozumieć, jak przełożyć nasze normalne myśli, takie, że chciałbym, żeby się coś ruszało, na język komputera, a ten język komputera to nic innego, jak muszę wymyślić algorytm, czyli sposób, w jaki ten kod ma się poruszać, na przykład, tak, i dołożyć odpowiednie klocki, żeby ten ruch wyszedł. To, co sobie wymyślę, przekładam na język programowania i to jest najważniejsza cecha. Ta gra nie jest trudna, to też nie jest gra trudna. Będzie miała dużo elementów, które trzeba oprogramować, każdy z nich, ale nie jest jakoś specjalnie trudna, ani nie ma matematycznych zawiasów, nie ma jakiegoś trudnego sposobu poruszania się,
To jest naprawdę proste zadanie, ale pamiętajcie, że najprostsze gry są najbardziej grywalne. My tu nie bawimy się w grafikę rodem z Wiedźmina, gdzie dziesiątki ludzi programują samą grafikę, tylko najprostszą rzecz, jaką możemy zrobić. My nie pretendujemy tutaj do super twórców gier, chociaż nasza gra będzie super. Słuchajcie, dobra, jesteśmy na tłach, pamiętamy, że klawisz spacja, jeśli jest naciśnięty, to wszystko się restartuje. W zasadzie ten komunikat restart, który jest w skrypcie, mogę wywalić, on mi do niczego nie jest potrzebny, ten komunikat, i mogę go zamienić na jeżeli klawisz spacja naciśnięty. Ja tu tylko chciałem pokazać Wam, że tła są również programowalne i że w tle mogę wrzucić jakieś obrazki. Dobra, mamy kota, więc żeby się tym zająć, zobaczmy, dodajmy jakąś rzecz. Słuchajcie, jest kod, jest klawisz start, jest czas 0, wszystko jest w porządku, ale ja bym chciał, żeby na ekranie pojawił się nowy duszek przeszkadzajek. No bo jak uruchomię grę i rusza się start, prawda, i ja chodzę tym kotem i on wydaje miałki, jak dotknie, o, to widzicie, że jak dotknie koloru, to wydaje miałki, ale w zasadzie nic mi tu nie przeszkadza, mogę sobie w spokoju łazić po tym żółtym tle, ile mi się podoba, a ja chciałbym wprowadzić taki element niepokoju, a mianowicie przeszkadzajkę. Słuchajcie, ja przeszkadzajką nazywamy zresztą takie obiekty, które pojawiają się i które trzeba ominąć, albo które czyhają na nas. I tutaj dodamy sobie taki obiekt ze zwierząt. Ja znalazłem fantastycznego, bliskiego mi przyjaciela, latającego hipopotama. Latający hipopotam jest prześliczny, jest taki, zobaczcie, na pierwszej planszy go umieszczę. No i latający hipopotam jest trochę za duży jako przeszkadzajka, zróbmy go na, nie wiem, 50. Tutaj zmienia się rozmiar, zobaczcie, mam duszka, który nazywa się Hippo 1 i rozmiar 50 zamiast 100, czyli zmniejszam go o połowę. I czy ten hipopotam już na 50 może być? No trochę, chociaż nie, no taki jest akurat przeszkadzajek. On będzie, powiedzmy, startował z tego miejsca. I to jest ważne, słuchajcie. I to jest ważne. Teraz pamiętacie, że cała nasza gra zaczyna się w momencie, uwaga, cała nasza gra zaczyna się w momencie, kiedy nacisnę klawisz start. I wtedy też ten hipopotam musi ruszyć do jakiejś akcji. No więc muszę go oprogramować. Uwaga, z kontroli, ze zdarzeń, przepraszam, wybieram, kiedy otrzymam komunikat start. Bo jak naciskam klawisz start, ja to powiększę, żeby było widać, prawda? Kiedy otrzymam komunikat start, co ma się dziać z hipopotamem, bo hipopotama oprogramuje. Otóż jeśli otrzymam komunikat start, hipopotam ma zacząć latać po planszy. No, żeby latać, to ja oczywiście muszę ustawić kroki, bo on się musi poruszać, więc wybieram najpierw kierunek, bo słuchajcie, jeśli ustawię hipopotama, który lata prosto, w prawo, w lewo, to on nie będzie wjeżdżał mi na tarczę. Natomiast chcę zaprogramować, że ten hipopotam latał po planszy w bardzo jakimś tam, i powiedzmy ustawię sobie na 75 stopni. Czyli on będzie wylatywał pod kątem trochę, prawda? Zobaczcie, jak ustawiam. Tutaj w kierunku wybieram zegarek i klikam sobie na 75 stopni. Wy sobie możecie wybrać różnie tego hipopotama. Ustawiam, że ten będzie latał na 75 stopni i że będzie... Aha, z hipopotamem jeszcze jest ciekawa sprawa, bo hipopotam ma kostiumy, moi drodzy. To jest pierwszy kostium, to jest drugi. Czyli hipopotam ma kostiumy machania skrzydełkami. I to cudowne, bo jak latający hipopotam będzie machał skrzydełkami, to będzie fajny efekt, więc ja muszę sobie z wyglądu, z fioletowego klocka, pobrać taki klocek, następny kostium. Hipopotam ma dwa kostiumy,
Więc ten kostium musi się zmieniać, tak? Jeśli się musi zmieniać, to musi w kółko działać ten napis następny kostium. Jak w kółko, to oczywiście z kontroli muszę wziąć mój ulubiony klocek zawsze. A już mam prawie program, że zawsze następny kostium. Wiadomo też, że jak hipopotam będzie sobie leciał i doleci do brzegu, to co musi zrobić? No, jeżeli na brzegu odbij się, jeżeli na brzegu odbij się, jasne, jeżeli do brzegu odbije się, ale teraz uwaga, nigdzie nie mam napisane, o ile kroków ma się przesunąć ten mój hipopotam, więc wybieram sobie przesuń się o powiedzmy 5 kroków, im mniejsza liczba, tym wolniej będzie, wolniej latał, prawda? Im mniejsza liczba, tym będzie wolniej latał, ale tutaj już jest ok. No, zobaczmy, jak to będzie działało. Klikam klawisz start. Uwaga. I patrzę, leci hipopotam. Ok, odbija się. Ok, odbija się. Ok, odbija się. Nawet do góry nogami się odbija hipopotam. No i dobra, mamy latającego hipopotama, który lata w prawo, w lewo. No i to jest w porządku. Tutaj hipopotam nas cały czas zmienia kierunek. Zobaczcie, kierunek tutaj się zmienia, czyli jak się odbija, to zmienia. Lata jak szalony, ale żeby nie latał do góry nogami, to mogę zmienić. Zatrzymam program, żeby nie latał do góry nogami, to ustawię jeszcze sposób kierunku, czyli nie obracaj się, a tylko w prawo-lewo. No i mój hipopotam tak będzie latał. Zobaczmy, czy to zadziała teraz. Restart muszę zrobić, prawda? Zrestartować. Dobra, tu jest ustawione. Tu jest restart zrobiony. Start. OK. Hipopotam teraz się odbija. Zobaczcie, nie odwraca się do góry nogami. I osiągnąłem to w ten sposób, że zaprojektowałem tutaj lewo-prawo. Prawie wszystko byłoby dobrze, tylko musiałbym jeszcze oznaczyć jedną rzecz. Otóż musiałbym oznaczyć miejsce, z którego ten mój radosny hipopotam zaczyna szaleństwo. Ale kiedy on ma zacząć latać? Kiedy on ma zacząć stąd latać? No on się w tym miejscu ma znaleźć tylko wtedy, kiedy zrestartujemy grę. Czyli zobaczcie, jak ja kliknę spację, bo pamiętacie, że spacja u mnie robi restart, to hipopotam powinien wrócić w to miejsce. Teraz nie wraca, teraz zostaje w tym miejscu, no dlatego, że nie ma żadnego oprogramowania. No więc spróbujmy zrobić coś takiego. Więc kiedy otrzymam hasło restart, to co ma zrobić hipopotam? Oczywiście wrócić do tego miejsca. A jak to miejsce określić? No bardzo prosto. Jak postawię tu hipopotama, to miejsce, w którym został postawiony, będzie znajdowało się w klocku idź do. Idź do. Czyli kiedy otrzymam restart, idź do tego miejsca. No i fajnie by było, żeby odwrócił się pyskiem w prawą stronę, czyli ustawiam kierunek na 90 stopni. To jest prosta sprawa. To jest wszystko, co ma zrobić hipopotam. Po pierwsze, ma latać wtedy, kiedy otrzyma klawisz start. To ma latać, a kiedy otrzyma klawisz restart, ma powrócić do tego miejsca i tak pięknie się ustawić, jak jest w tej chwili. Spróbujmy, czy to działa. Klikam klawisz start, hipopotam lata. Dobra, zatrzymuję grę, klikam spację, restart i hipopotam wraca na swoje miejsce. No, nie jest to nic specjalnie trudnego. Ustawiliśmy tego hipopotama. To jest całe oprogramowanie hipopotama, więcej tutaj klocków mu nie trzeba dawać. Ale, słuchajcie, przeszkadzajka polega na tym, że hipopotam lata, a kot musi go omijać. Co się będzie działo, jeśli kot dotknie hipopotama latającego, tak? Co się będzie działo? Czyli jeśli hipopotam trafi w kota, albo kot nie zdąży uciec przed hipopotamem, no kot musi wrócić na swoje miejsce, czyli to jest
wypada z labiryntu, znika i musi wrócić na swoje miejsce. No jak to zrobić? No bardzo prosto, musimy iść do kota i spojrzeć, w którym miejscu w kocie, uwaga, ja tutaj pokazuję, ok, teraz powiększę trochę, zobaczcie, mamy taki klawisz, jeżeli dotyka koloru, to wraca na swoje miejsce kot. No i w zasadzie to jest wszystko to samo, bo kot, jeżeli dotyka koloru lub dotyka hipopotama, to powinien wrócić. Więc ten klocek musimy wymienić, a w zasadzie nie wymienić, a go troszkę zmodyfikować. Otóż jest taki fajny zielony klocek w wyrażeniach i to jest wyrażenie logiczne, który łączy ze sobą dwie rzeczy. Zobaczcie. Jeżeli coś się wydarzy lub coś się wydarzy, wtedy zrób to. No więc ja go wkładam. Jeżeli ten hipopotam, jeżeli kot dotyka koloru, to będzie się działo to lub co? Lub dotyka hipopotama, więc musimy znaleźć w czujnikach, bo uwaga, za to odpowiada czujnik, w czujnikach muszę znaleźć dotyka, ale nie wskaźnika myszy, nie wskaźnika myszy, tylko naszego hippo. Jeżeli dotyka koloru lub dotyka hipopotama, ma zamiałczeć i wrócić do tego miejsca. Prosta modyfikacja jednego klocka i mamy skończoną akcję z hipopotamem. Wyciąga się wtedy to, jeżeli, zobaczcie, bo tutaj jest bardzo długi klocek, a tutaj krótkie. No i w zasadzie gra w tej chwili działa tak, że jak będę chodził kotem i trafię na hipopotama, to też zamiałczę i wrócę do początku. Sprawdźmy to. Uwaga, odpalam na cały ekran, odpalam klawisz start i łażę kotem. Idę kotem, idę. Uwaga, ale hipopotam. Kot zamiałczał i wrócił, a hipopotam sobie dalej lata. Czyli wszystko działa, czyli jest ok, czyli naciskam spację, która powoduje mi zresetowanie całej gry, czyli powrócenie do początku. Słuchajcie, mamy już hipopotama, ale okazuje się, że na pierwszej planszy teraz wypadałoby zmienić trochę opis. Zobaczcie, pokonaj mój labirynt najszybciej jak potrafisz, liczy się czas. No dobra, ale nie ma żadnej informacji o tym, jak się mam poruszać i nie ma informacji o tym, że unikaj hipopotama. Może trzeba to dodać. A jak? Pamiętacie, to jest tło, więc muszę zmodyfikować tło. Jestem w tłach, czyli klikam na tła, wybieram tło startowe i wybieram literki i chciałbym to zmodyfikować. Słuchajcie, ale się nie da. I to jest podstawowa różnica między zapisem obrazka wektorowym, ja to powiększę, nie trzeba, wektorowym, a zapisem bitmapowym, bo jeśli będzie to wektor, to wtedy, gdyby był to wektor, to ja bym tutaj mógł kliknąć i zmienić ten napis, czy dodać. W takim wypadku muszę po prostu wpisać nowy napis, tak? Było pokonaj mój labirynt najszybszy jak potrafisz, liczy się czas i teraz napiszemy sobie tak. Poruszaj się. Oj, fioletowo piszę, to troszkę zmienimy chyba ten fiolet na czerń, taką prawdziwą, ok. Poruszaj się. Ok. Poruszaj się za pomocą strzałek. Unikaj hipopotama. Unikaj hipopotama. Oczywiście tutaj muszę przenieść. Trzymam Shift, naciskam Enter. Przenoszę do następnej. I unikaj hipopotama. No i dodam jeszcze jedną ważną rzecz. Zbieraj gitary. Aha. Zbieraj gitary. Bo wszystko jest ok, unikamy hipopotamów. Mogę sobie teraz przesunąć troszkę ten napis, żeby było elegancko.
Zobaczcie, już jest prawie dobrze, jeszcze może troszkę nierówno, ale teraz już jest równiutko. Tutaj podgląd wam, co się będzie działo. Jest w porządku, więc wracam do mojego kota Krota. Mam już nową początkową planszę. Ale dlaczego ja napisałem zbieraj gitarę? Otóż chciałbym, żeby na mojej planszy, włączę sobie tło pierwsze, żeby było widać, co się dzieje. Tak, dobra, o tak. Tak, i teraz kota wezmę. Słuchajcie, na mojej planszy powinny znaleźć się jakieś rzeczy, które chciałbym zbierać. No bo oczywiście wszystko jest fajne w programie, ale jeśli tylko chodzę i tylko uciekam przed hipopotamem, a nie mam czego, żadnych rzeczy do zebrania, no to gra jest taka niepełna. Poza tym chciałbym wstawić dodatkowy licznik. Mam już licznik czasu, a ja bym chciał tu wstawić licznik dodatkowy. No dobra, musimy więc wstawić nowe duszki. Duszki, które kot będzie zbierał, czyli elementy, które będzie zbierał, wy możecie wstawić, co chcecie. Ja sobie wybrałem, że jest taka rzecz muzyka i mam tu trzy gitary. Jedną taką gitarę, więc wstawiam ją. Uwaga, ale ona się musi zmieścić gdzieś tutaj, więc spróbujmy ją zmienić, jakiś rozmiar jej ustawić, nie wiem, 40? O, 40. Taka mała gitara będzie na przykład tutaj, prawda? Tutaj. Bo teraz tak, jak kot musi ją zebrać? Kot najprościej, najprostsza droga w moim labiryncie akurat, to jest taka, że musi skręcić tu. Jeśli gitara byłaby tu, to kot musi iść w ogóle inną drogą, żeby ją złapać, tak? Inną drogą, więc umieszczam tutaj gitarę. To będzie pierwsza gitara. Teraz sprawdźmy drugą gitarę. Znowu z muzyki. Wybieram, patrzę, wow, gitara elektryczna jest. Gitara elektryczna, znowu zmieniam jej rozmiar. Tutaj pamiętacie, do 40 ją redukuję, 40. I tą gitarę elektryczną postawię tu, bo zobaczcie, znowu prosta droga, kot szedłby tędy, a tak musi trafić na tą gitarę. No i mamy trzy gitary, więc wprowadźmy trzecią, gitara elektryczna, taka future, jakaś futurystyczna kompletnie. No i znowu musimy zmienić jej rozmiar, 40, pięknie. I znowu umieścić ją w miejscu, do którego kot normalnie nie trafiłby. Bo zobaczcie, że idąc tutaj, szedłby prosto w dół do następnej planszy, a tak musi iść tędy, żeby wziąć tą gitarę, może tu, albo tędy. No i mamy gitary i to jest bardzo fajny problem z tym, że te gitary są na wszystkich planszach, tak? Obojętnie, którą planszę włączę, jeśli teraz zrobię restart, tak? Czyli klik despację, to zobaczcie, mam jak nic trzy gitary. Muszę się zająć tymi gitarami, po pierwsze ich kolorami i ustalić jakąś wspólną zasadę dla działania tych gitar, a po drugie muszę je jakoś pochować, żeby pokazywały się tylko wtedy, kiedy trzeba. No więc słuchajcie, po pierwsze zobaczmy, jak gitara pierwsza jest zbudowana i jakie ma kostiumy. Gitara ma dwa kostiumy. Jeden kostium to kostium gitary, drugi kostium to kostium grania, czyli gitara ma taki jakby dźwięk z siebie wydawała. A ja ten drugi kostium wywalę i zrobię to w każdej gitarze, dlatego że chcę mieć, żeby gitara miała trzy takie same kostiumy, zamienię je tylko kolorami. Mało tego, moją pierwszą gitarę, mój pierwszy duszek nazwę Gitara 1. Dobra. I to jest gitara 1. Teraz to będzie druga gitara. Znowu usunę jej drugiego duszka, zduplikuję pierwszy kostium, drugi kostium usuwam, pierwszy kostium duplikuję, czyli mam trzy takie same kostiumy. Zaraz pokażę wam, do czego te kostiumy będą mi służyć. Wybieram oczywiście gitarę na pierwszym i nazywam moją gitarę Gitara 2. Gitara 2. Trzecią robię to samo. Patrzę, ma dwa kostiumy, drugi kasuję, pierwszy duplikuję,
wskazuję, że ma być pierwszy użyty i uwaga, nazywam litera 3. Słuchajcie, no to mamy z gitarami sprawę załatwioną. Gitary mają różne kolory, ale żeby gitary pokazywały się na każdym planie i były do zebrania, czy na każdej planszy i były do zebrania, no to zróbmy może coś takiego. Ustalmy, że pierwsze gitary zawsze będą miały kolor, no jaki? Zobaczmy, niech będzie, że taki może być. Pamiętajmy, musimy używać innych kolorów niż używaliśmy dzisiaj, niż używaliśmy poprzednio w całym zestawie. No więc uwaga, pierwsza gitara ma taki kolor. Uwaga, pomalowałem ją, pierwsza gitara. Ale mam tutaj pierwszą gitarę, gitara druga, pierwszy duszek również musi mieć ten kolor. No to jak to zrobić? Jak to zrobić? Kolor jest, więc wypełni. Wystarczy, że go zmienię i to będzie działało, tak? I trzecia gitara, pierwszy duszek, również musi mieć ten kolor, więc klikam i gitara ma ten kolor. Słuchajcie, mam na pierwszej planszy trzy gitary jednakowego koloru. No dobra, a co będzie z planszą drugą? Z planszą drugą, uwaga, w planszy drugiej gitary powinny mieć inny kolor, czyli drugi duszek, drugi kostium powinien być innego koloru. No więc róbmy, drugi kostium będzie na przykład taki, albo różowa. Wow, różowa gitara, jest czad. No to malujemy. No to malujemy, proszę bardzo. A w ogóle nie wyszła różowa, tylko jakaś, to ja nie wiem, jak to się nazywa, amarantowy? Dziewczyny wiedzą. Chłopaki są tu cieniasami. Drugi kolor gitary amarantowy, zobaczcie, jest amarantowa gitara, pięknie. I trzecim duszku w gitarze trzeciej, kostium drugi również musi być amarantowy. Wow, mamy trzy gitary. No i został kostium trzeci. Kostium trzeci. W kostiumie trzecim musimy zaprogramować zupełnie inny. O, i niech to będzie jakaś taka o, kanarkowa na przykład. Tego, taka gitara. I to będzie w kostiumie trzecim. Wszystkie gitary, które są w trzecim kostiumie, będą takie kanarkowe. No więc ta gitara i duszek. I duszek trzeci tutaj też będzie amarantowy. I duszek pierwszy też będzie amarantowy. O, dobra. Dobra. Oj, przepraszam, ja to źle zrobiłem. Zobaczcie, trzeci ma być amarantowy. Trzeci ma być taki zielony, a ten drugi ma być amarantowy. A jak teraz zrobić, jak znaleźć amarantowy kolor? Jak znaleźć amarantowy? Idziemy do gitary drugiej, tak? Włączamy ją sobie, bierzemy pipetkę, żeby to był ten sam kolor. Włączamy ten kolor, idziemy do duszka pierwszego i poprawiamy naszą gitarę na dokładnie ten kolor. Ja nie uważam. Słuchajcie, to trzeba uważnie zrobić, bo mamy trzy gitary i wszystkie trzy gitary są w różnych kolorach. Dobra, ustawiamy gitary na kolor pierwszy, czyli na kostium pierwszy, żeby wiadomo było, że jest kostium pierwszy. Dobra, z gitarami mamy zrobiony porządek, one są już pokolorowane, mamy je trzy, no i teraz muszę gitary jakoś oprogramować. Pierwsza rzecz, co się ma stać, kiedy włączy się klawisz start? Może kiedy gitary mają zniknąć? Jeżeli kliknę klawisz restart, tak? Jeżeli otrzymam komunikat restart, co się ma stać? Oczywiście jak kliknę restart, to ta gitara, uwaga, w skrypcie jestem dla gitary trzeciej, każda gitara, kiedy otrzyma
restart ma zrobić następującą rzecz. Po pierwsze, zmienić kostium na pierwszy od góry, tak? Czyli wrócić do początku. I po drugie, jak kliknę klawisz restart, to ona ma się schować, żeby nie było jej tutaj. Sprawdźmy, czy to działa. Uwaga, klikam spację, ona nadaje komunikat restart. Czy schowa się jednak gitara? Tak jest, schowała się gitara. Jak teraz bardzo prosto mogę ten zapis przenieść na inne gitary? No pewnie. Mogę złapać go i przeciągnąć na gitarę drugą. Zobaczcie, kiedy otrzymam, uwaga, ale nie Guitar Electric 2, bo to już jest nie to, tylko zmień kostium na Guitar Electric 1, pierwszy. Uwaga, klikam restart, powinna zginąć ta gitara. Uwaga, zobaczcie, klikam spację, jest, zginęła. Czyli kiedy naciskam taki klawisz, gitara ginie. Prosta sprawa, więc kopiuję to na gitarę pierwszą, wymieniam klocek, który odpowiada za tę gitarę, ten wyrzucam, a wkładam jej klocek, zmień na gitarę pierwszą z Lidii, no i naciskam spację i działa. Super! Czyli kiedy restartuję, gitary się chowają. Wszystko pasuje. W zasadzie, kiedy restartuję, może schować się też ten czas. Pamiętamy, on jest w kocie, ale to później sobie zrobimy, żeby to nie było. I w zasadzie hipopotam też, kiedy restartuje, to może się nie pokazywać, a może pokazywać się dopiero wtedy, kiedy się pokaże. To samo może być z kotem. Wszystko mogę pochować przy restarcie, może zostać tylko ten napis. No ale dobra, jesteśmy przy gitarach. Pierwsza gitara, kiedy otrzyma restart, to zmienia kostium na pierwszy, czyli na ten, od którego ma się zaczynać, i się chowa. No to teraz dobra. A co się ma stać? Jak te gitary mają być w ogóle pokazywane? No i zobaczcie, wracamy tutaj do oprogramowania mojego kota. Co się będzie działo, jeśli kot będzie chodził i trafi na gitarę? Co się będzie działo, kiedy kot trafi na gitarę? No powinien krzyknąć, hej, dotknąłem gitary, mam gitarę. A gitara powinna wtedy się schować. No to bardzo proste, myśmy to już robili, prawda? Jeśli dotyka czegoś, to to coś reaguje. No więc spróbujmy sobie stworzyć taki klocek, taki zestaw klocków, taki skrypcik mini. To będzie tak, jeżeli... Pamiętacie to? Jeżeli. No i teraz w czujnikach muszę być coś takiego, jeśli kot dotknie gitary, bo jestem przy kocie i programuję, tak? Jeżeli kot dotyka gitary, no to w czujnikach jasno-niebieskich muszę znaleźć dotyka wskaźnika myszy. Ale zamiast wskaźnika myszy, zobaczcie, pojawiły się gitara 1, gitara 2, gitara 3. Co robi kot, jeśli, co się dzieje, jeśli dotknie gitary 1? Jak sprawić, żeby duszki między sobą gadały? Żeby jeden duszek, jak dotknie, krzyczał, hej, dotknąłem cię! A co robi drugi, jak usłyszy? No, musi się schować. Tylko jak zrobić, żeby kot krzyknął? Musi nadać komunikat. Musi nadać komunikat, i komunikaty są w żółtych zdarzeniach. Zobaczcie, nadaj komunikat. My w tej chwili mamy dwa komunikaty. Jeden komunikat restart, drugi start, ale mam tutaj nową wiadomość i kot krzyknie gitara 1. Uwaga, jeżeli kot dotyka gitary pierwszej, to krzyczy gitara 1. OK. A co będzie, jeśli dotyka gitary drugiej? Zobaczcie, co zrobiłem. Prawy klawisz myszy i zduplikowałem. Duplikuj. I mam już trzy gitary. Jeżeli dotyka gitary drugiej, to co ma krzyknąć? No oczywiście, gitara 2, ale nie ma takiego. No muszę sobie stworzyć.
muszę stworzyć sobie, stworzyć litera 2. Taki komunikat, który kot nadaje. Gitara 2. A jeśli dotyka gitary 3, to ma oczywiście krzyknąć. To bardzo proste. Nowa wiadomość. Gitara 3. Czyli gitara 3. Jak dotyka pierwszej, wrzeszczy gitara pierwsza. Jak dotyka drugiej, wrzeszczy gitara druga. Jak dotyka trzeciej, wrzeszczy gitara trzecia. No i słuchajcie, gdzie ja to wsadzam? Oczywiście do tej pętli zawsze, którą mam tutaj nad głową. Kiedy otrzymam start, zawsze mają być aktywne takie rzeczy. Otóż jeśli nacisnę start, zawsze jeśli dotknie gitary, ma wrzeszczeć gitara i zobaczcie, to znalazło się w pętli zawsze. Zobaczcie, jaki mamy długi program już. On jest prościutki, ale to są wszystko warunki. Ja oczywiście to powiększę, żeby było widać, tak? Jeżeli dotyka gitary, wrzeszczy, wrzeszczy, wrzeszczy. Wrzeszczy zawsze to, co trzeba, czyli jak dotyka pierwszej, krzyczy pierwsza, drugiej, druga, trzeciej, trzecia. Dobra. Co dalej? No to mamy oprogramowane gitary. Już wiadomo, że kot jak dotknie, krzyknie. Ale co ma zrobić gitara pierwsza? Co ma zrobić gitara pierwsza, jeśli otrzyma taki komunikat? Gitara pierwsza, jeśli otrzyma taki komunikat, musi się schować. Musi się schować. No to jak to zrobić? Oczywiście. Kiedy otrzyma komunikat gitara pierwsza, to sobie przesunę. Kiedy otrzyma komunikat gitara pierwsza, to co musi zrobić? Powiedzmy, że zagra dźwięk. No zobaczmy, czy gitara ta ma jakieś dźwięki. Dźwięki są tutaj. O jest, zagraj dźwięk C2. No i dobra, wejdzie. Mogę grać inne. Wow, ale C2 może być. Zagraj dźwięk C2. No i schowaj się, bo jak gitara będzie dotknięta, to musi się schować, więc w wyglądzie mam taki klocek ukryj, ukryj. No dobra, ale jak chodzę, zbieram te gitary, to wypadałoby do tych gitar jakieś punkty zdobyć. A żeby zrobić nowe punkty, to potrzebne mi są nowe zmienne. Więc klikam na zmienną. Tworzę zmienną, która będzie nazywała się gitara. Gitara. OK. Proszę zobaczyć. Ta zmienna pokazała się u góry. Zmienna gitara. OK. I teraz kiedy otrzymam gitara 1, zagra dźwięk, ukryj gitara, ale uwaga, zmień licznik, który nazywa się gitara, o 1. Proste? Złapę pierwszą gitarę, ona się ukryje, a licznik zmieni się o 1. Czy to zadziała? Sprawdźmy może. Ja tak, słuchajcie, pokażę wam teraz sztuczkę magiczną, jak szybko można przejść grę, ale wy tego nie róbcie, bo gra jest do grania. Zresztą nie każdy, kto nie umie programować Scratchu, nie będzie potrafił tego zrobić, ale odpalam start, prawda? Właśnie. A gdzie są moje gitary? Dlaczego nie ma gitar? Labirynt, start. Co się dzieje? Gdzie są gitary? No, pewnie. Zobaczcie, nie mam nigdzie zapisu dla mojej gitary, co się dzieje, jeśli nacisnę klawisz start. Bo jeśli nacisnę klawisz start, czyli jeśli nacisnę klawisz start i otrzymam komunikat, że startuj. Startuj. Co ma robić gitara? Po pierwsze, zmieniony ma kostium. Zmieniony, bo po restarcie ma pierwszy kostium, więc kostiumu zmieniać nie musi. Ale musi się pokazać. Wygląd. Pokaż. Tak? Zobaczmy. Kiedy otrzyma start? Pokaż. Jest gitara. Widzicie ją? No dobra, to ja teraz robię taką sztuczkę magiczkę. Przyniosę kota szybko tu i pójdę nim do góry. Gitara zagrała i zniknęła. Czyli gra działa. Czyli wszystko, co oprogramowałem w gitarze, jest OK. Czyli jak naciskam gitarę, to ona zagra i znika. No ale zobaczcie,
To jest, kiedy otrzyma gitara. Kiedy otrzyma hasło gitara 1. Ale na drugim levelu będzie coś takiego, że trzeba będzie otrzyma hasło gitara 2 i gitara 3, tak? Bo kot na drugim levelu złapie gitarę drugą. No to spróbujmy to zduplikować. Tak. W zasadzie nie, on zawsze będzie krzyczał gitara 1. To bez sensu. On będzie krzyczał gitara 1 i OK. Spróbujmy teraz zrobić to z drugą i z trzecią gitarą. Jak przenieść te wszystkie do drugiej, trzeciej gitary? Bardzo prosto. Łapię i przenoszę na drugą gitarę. Łapię start i przenoszę na drugą gitarę. Patrzę na drugiej gitarze, czy to wszystko jest. OK. Kiedy otrzyma gitara pierwsza w drugiej gitarze, to będzie kiedy otrzymam gitara druga. Tak? Kiedy otrzymam gitara druga, to co tam? Co on krzyczy? No może jakiś inny dźwięk zagra, na przykład A. I zmień gitarę o jeden. Tu jest wszystko to samo. Kiedy otrzyma start, pokaż. Zobaczmy, czy jak kliknę start, pokażą się teraz dwie gitary. Jest, pokazały się dwie gitary. Bardzo dobrze, klikam restart. No to trzecia rzecz. Kopiuję na trzecią, sprawdzam trzecią gitarę. Kiedy otrzymam start, pokaż. Kiedy otrzymam gitarę trzecią, zagraj jeszcze inny dźwięk, na przykład F. Wow. To jestem gotów prawie. Prawie jestem gotów z gitarami. Mam trzy gitary, zobaczcie, gitary się pokazały. Każde są innego koloru, żeby było tak wiadomo, że na którym to levelu, żeby nie było nudno. Ale uwaga, jest kot, który idzie. Uwaga, mój kot zbierze tą gitarę teraz. Pięknie, jest super. Tą. Super. A tą. Pięknie. No dobra. I przechodzi do następnej planszy. Zebrał trzy gitary. Gitary są cztery. Zobaczcie, jeszcze nie mam zerowania licznika wprowadzonego. No dobra, ale na drugiej planszy nie pokazują mi się gitary. Jakie gitary mają się pokazać na drugiej planszy? No, teraz słuchajcie, musimy iść do gitar. I co się... Co krzyczy kot, jeśli... Dobra. Kot krzyczy coś takiego, że jak dotyka gitary, to wrzeszczy gitara i on jej dotyka i wszystko działa. Problem jest z tym, że kot nie mówi, że jest na drugim levelu. Kot powinien jeszcze teraz krzyknąć level drugi, a gitary, jak usłyszą level drugi, powinny pokazać drugi kostium. No to gdzie to oprogramować? Uwaga, oczywiście u kota. Tu mamy, co on robi, jeżeli dotyka jakiegoś koloru. Czyli jeśli dotyka koloru tego i przejdzie na level drugi, zmienia tło, to spróbujmy nadać komunikat. Wiemy już, jak komunikaty działają, tak? Wiemy już, jak komunikaty działają. Tutaj jest nadaj komunikat. I kot nada komunikat. Uwaga, nowa wiadomość. Level drugi. Jak władzi na level drugi, to wrzeszczy. Jestem na levelu drugim. Uwaga, zobaczcie. To jest tutaj, jeżeli dotyka koloru tego, przechodzi na level drugi, wraca na początek i krzyczy, jestem na levelu drugim. Dokładnie to samo zrobi mój kot, jeśli przejdzie na level trzeci. Jeśli przejdzie na level trzeci, powinien krzyczeć level trzeci. Nie ma czegoś takiego. No więc ustawiam nową wiadomość. Level trzeci. Krzyczy level trzeci. Czyli teraz kot, jak wejdzie na dotknie tego koloru, czyli przejdzie na level drugi, będzie wrzeszczał. Level drugi, level trzeci. A co będzie wtedy robiła gitara? Gitara na początku jest włączona, bo zobaczcie, po restarcie ją wyłącza, ale jeśli start, to ją pokazuje. Tak? Ona zawsze jest w tym pierwszym kostiumie. Ale co się stanie, kiedy otrzyma hasło? Kiedy otrzyma wiadomość, że kot przeszedł na level drugi?
Co mamy zrobić taka gitara, jeśli kot wejdzie na level drugi? Pamiętacie, że gitary mają kostiumy i specjalnie zamienialiśmy kolory? No zobaczcie, w takim razie jak kot wlezie na level drugi, to zmieniam kostium gitary na drugi kostium. I oczywiście muszę gitarę pokazać, więc sobie zduplikuję stąd. Proszę bardzo, jeśli ta gitara wchodzi na level drugi, zobaczcie, pojawia się amarantowa gitarka. Z tą gitarą to samo, więc klikam, znajduję, jeżeli otrzymam level drugi, zmień kostium na, i teraz muszę zabrać ten klocek, w zasadzie mam go tu, mogę go skopiować, zmień kostium na drugi i pokaż. Kiedy otrzyma level 2, ma zmienić kostium na drugi kostium. O, to jest ten amarantowy. No i ostatnia gitara, trzecia. Kopiuję sobie ten bloczek cały do gitary trzeciej, wyciągnę go stąd, zobaczcie. Kiedy otrzyma level 2, to nasza gitara. To nasza gitara, ok. Ten bloczek muszę wyrzucić, a skopiuję ten bloczek. Ukryj, też wyrzucam, pokaż. Zmień kostium na gitarę drugą. Na gitarę elektryczną. Drugą. Dobra, a co tutaj z kostiumami? Już chcę zobaczyć. To jest Guitar Electric 2. Taka gitarka. Dobrze. Dobrze, taka pierwsza, taka druga, taka trzecia. W porządku, jestem w skrypcie. Jeżeli otrzyma hasło level 2, to ma zmienić kostium na Guitar Electric 2 A3. O, takie kostiumy mam. Guitar Electric 2A. 2A2. 2A2. O! Pokaż. No dobra, jest kostium zmieniony, mamy oprogramowany drugi level, ale uwaga, levele są 3, więc teraz dokładnie ta sama sytuacja. Co się będzie działo, kiedy otrzyma hasło duplikuj wszystko? Level 3, to już proste. Kiedy otrzyma hasło level 3, zmień kostium gitary na kostium 3. I dla następnej gitary robię to samo, kopiuję czy duplikuję klocki, kiedy otrzymam level trzeci, zmień na level trzeci, zobaczcie, to jest kiedy otrzymam drugi, tu jest kiedy otrzymam trzeci, więc tu są levele i pierwsza gitara znowu duplikuję, kiedy otrzymam level trzeci, to krzyczę level trzeci. Kiedy otrzymam level trzeci, to zmieniam kostium na trzeci. Wiadomo, że spacja restartuje nam wszystko, czyli ustawia gitary na pierwszych kostiumach. Uwaga, spacja, pierwsze kostiumy, gitara. I nagle okazuje się, że mamy tu problem, bo gitara nadal ma licznik 4. Bo licznik nie był jeszcze do tej pory zmieniony i myśmy licznika w ogóle nie zmieniali. W związku z tym muszę iść do liczników. Pamiętacie, w kocie procie, kot prot ma gdzieś tutaj liczniki, ja zaraz je znajdę. O! Kiedy otrzyma start, co się dzieje z kotem, kiedy otrzyma start? Kiedy otrzyma start, ma jak nic pięknie ustawiony czas, który się musi zmieniać. Ale musi się zmieniać również w tym czasie co? Musi się zmieniać gitara. I przy restarcie gitara też się musi zerować. Więc ze zmiennych biorę ustaw czas na zero, ale tutaj ustaw gitara na zero, jeśli restart, to restartuje wszystko. Natomiast kiedy otrzymam start, ustaw w zasadzie po restarcie gitara jest na zero,
i on będzie już działał. Nie muszę nowego klocka przyczepiać. Zobaczmy, restartuję jeszcze raz. Faktycznie gitara się wyzerowała. Teraz spróbujmy moją grę rozpocząć. Chodzę, zbieram gitary. Ja przejdę swoją grę, słuchajcie. Pierwsza gitara zagrała, czekam aż przeleci, ojejku, mój dziki hipopotam, szalony hipek. Dobra, idę w dół, omijam hipka. O, niedobrze, niedobrze. Niedobrze, słuchajcie, najśmieszniejsza rzecz, ja wczoraj, mój syn się ze mnie śmiał, bo ja sobie siedziałem i robiłem tą grę, żeby sprawdzić, jak to wszystko działa, jak wam ją pokazać, a syn mówi, tato, wiesz co, ty zrobiłeś grę, w którą sam nie umiesz wygrać, bo nie jesteś w stanie dojść do ostatniego miejsca, bo zawsze cię zeżre ten hipopotam, który jest przeszkadzaczem i który lata teoretycznie, zobaczcie, aj, no widzicie, jak to przejść. No dobra, ale to, żeby nie przedłużać, ja postawię. Ja mam dla ciebie taką małą poradę, można zmniejszyć kota albo spowolnić. Ja wiem, to Bartek mi to samo radził, ale ja mówię, dziecko, bo ja nie robię gry po to, żeby zmniejszyć kota i łazić bez problemu. Zobaczcie, wszedłem na drugi poziom, zachowany mam licznik gitar, czas dalej płynie, ale są nowe gitary. Spróbujmy zrobić dalej. Przechodzę na trzeci poziom. Uwaga. Dochodzę tutaj i mam gitary w innych kolorach. To są na pewno te same gitary. I dochodzę do końca i mamy tutaj koniec gry. Koniec gry i wszystko się zatrzymuje, bo to zrobiliśmy już poprzednio. Czyli mamy zbierane gitary, mamy wszystko jest działające. Słuchajcie, teraz można sobie pomyśleć, jak niektóre rzeczy tutaj poprawić, albo co dodać. Na przykład dodać, żeby jeżeli będzie liczba 9, czyli wszystkie gitary zbiorę, to włącz nowy level. Jeżeli nie ma gitary niezebrane, to zakończ grę. Tak można zrobić. To już tylko od was zależy, co będziecie robić i co sobie będziecie dodawać. Oczywiście gitary, ja zrobiłem to w tej chwili najprościej, jak się da. Gitary na każdym levelu mogą być w innym miejscu. Czyli w oprogramowaniu gitary musiałbym zmienić, że jeżeli otrzymam gitara 1 i złapana, ale kiedy otrzymam level 2, zmień miejsce pobytu tej gitary. Więc ta gitara jest tu, a jak otrzymam level 2, to na przykład mam być tu. Tak? Ale to tylko w levelu 2 ta gitara zmienia miejsce. Normalnie jest w tym miejscu i już. Ale żeby była w tym miejscu, z kolei trzeba by ją ustawić w tym miejscu, czyli pokazać, że zaczyna się, jeśli restart, to gitara trafia w to miejsce. Zobaczcie, jeżeli restart będzie, to gitara musi być w tym miejscu, więc idź do i ustawiam. Jeśli restart, to zmień kostium, ustaw gitarę w tym miejscu, tak, zmień kostium na pierwszą gitarę i schowaj ją. Jeśli otrzyma level 2, to gitara może być w innym miejscu, czyli jeżeli otrzymam level 2, to gitara może być w tym miejscu, czyli idź tutaj, zmień to. Jeśli otrzymam level 3, to ta sama gitara może być w tym miejscu, czyli muszę ją zebrać, żeby albo w tym, tak? I klika przy levelu 3 będzie w tym miejscu. No więc przełączenie levela w tym wypadku będzie działało w taki sposób, że gitary będą też pokazywały się w różnych miejscach i ta gra nie będzie taka statyczna, będzie ciekawsza. Można ją rozbudowywać, można oczywiście, każdy level może mieć inną drożkę, inną ścieżkę, po której może chodzić kot. Za każdym razem mogą być nie tylko gitary, ale najróżniejsze inne rzeczy do zebrania. Może być jedna rzecz, która psuje zabawę, to znaczy jak ją zbiorę, zerują się punkty, czyli wtedy ustaw punkty na zero, czyli taka rzecz, której w zasadzie lepiej nie ruszać. Mogą być dwa hipopotami, które latają, czyli jeden hipopotam tego koloru, a drugi tego koloru, czyli jeszcze bardziej przeszkadzajki, no i gra może być trudniejsza. No i oczywiście trudniejsza będzie wtedy, kiedy ten kot będzie większy. Ja go specjalnie chciałem zmniejszać, żeby nie było tak, że to jest gra do przejścia dla wszystkich i nie ma w tym żadnej trudności.
Oczywiście, jeśli trudność będzie zbyt duża, to gra też nie ma sensu, bo w końcu mamy się bawić. Dokładnie. Ja wam tu jeszcze dorzucę grę podobną do tej z gitarami, którą zrobiłam dla moich uczniów i ona jest ze zbieraniem kwiatków, czyli bardzo podobna. Możecie też zajrzeć do środka, do tego projektu i też go w jakiś sposób zmodyfikować. On został zrobiony trochę inaczej. Jakby idea gry jest ta sama, pojawiają się kwiatki, Scratch chodzi po labiryncie, ale możecie porównać mechanizmy tworzenia tych samych akcji, czyli tego, jak kot zbiera te kwiatki, co się z nimi dzieje. Tutaj akurat pan Jacek zrobił w ten sposób, ja zrobiłam to trochę inaczej, bo w Scratchu najpiękniejsze jest to, że można na różne sposoby rozwiązywać problemy, które sobie przed sobą stawiamy. Słuchajcie, pytaliście o kolejne spotkania. Pracujemy z Fundacją Orange nad kolejnymi spotkaniami, więc śledźcie stronę Fundacji Orange, zakładkę Superkoderzy. Jeżeli będą zaplanowane takie spotkania, to tam pojawi się ogłoszenie i będziecie mogli wtedy z nich skorzystać. Zapraszamy też oczywiście do YouTube'a. Wiecie, że na YouTubie Fundacji Orange, na kanale Fundacji Orange pojawiają się te nagrania z tych filmików, z tych webinarów, które tutaj prowadzimy, więc wszystko można tam zobaczyć. To nie jest tak, że kogo nie było, nie może z tego skorzystać. Te projekty, które zrobiliśmy, są naprawdę bardzo proste. To są projekty na początek, które mają sprawiać frajdę, które nie mają w sobie zbyt wiele matematyki, w których nie liczymy bardzo trudnych rzeczy, a robimy bardzo proste, ale efektowne rzeczy. Wy zbudowaliście ze mną tutaj kota, który zbiera gitary. Kot jest pomarańczowy, to ważne przy Fundacji Orange. Natomiast wy możecie spojrzeć do projektu Asi, który jest bardzo podobny, który zrobiła dla dzieciaków, ale jest zaopatrzony w taką planszę kończącą, gdzie jeszcze jest podsumowanie, gdzie zdobyłeś tyle i tyle punktów, brawo, udało ci się zebrać gitarę, albo nie udało ci się zebrać wszystkich kwiatków, przepraszam, u Asi zbiera się kwiatki, więc musicie spojrzeć, w jaki sposób to zostało oprogramowane, wchodząc do środka, rozkminiając te klocki i patrząc, aha, to tak zostało zrobione, to ja też to potrafię. To nie są bardzo trudne rzeczy, podstawy programowania są bardzo łatwe. Jeszcze tylko dodam, bo tutaj pytanie o linki do nagrań. Kochani, wchodzicie na YouTube, wpisujecie Fundacja Orange i jak wejdziecie na kanał Fundacji Orange, to tam są nagrania z tych spotkań. Zobaczycie, bo one będą opatrzone tytułem Poranki z Superkoderami. Dobra, to my się żegnamy. Buziaki, wesołych świąt życzę. Wracamy do szkoły albo nie wracamy do szkoły, zobaczymy kiedy. W każdym razie na pewno spotkacie się na kanałach ze swoimi nauczycielami we środę następną, a w tej chwili trochę odpoczynku. Nie wiem, czy ten odpoczynek jest tak zalecany, ale jeśli już się zmęczycie odpoczywaniem, to idźcie do Scratcha, bo tam można różne fajne rzeczy.